Wczoraj wyjechała jedna część iglicy. Czekamy na informację od Mostostalu, który ustawi tą pierwszą część w okolicach stadionu. Po tym przyszłym tygodniu pojedzie część druga, środkowa, i po zmontowaniu tej części pojedzie trzecia i ostatnia część. Iglica będzie miała 70 metrów wysokości, będzie zawieszona na 72 linach 30 metrów nad Stadionem Narodowym w Warszawie.